Niedzielna Loża w Radiu Opole. Dzień dobry, kłaniam się Państwu, nazywam się Ireneusz Prochera, a są z nami dziś poseł Ryszard Galla, mniejszość niemiecka. Witam serdecznie, dzień dobry. Przemysław Pospieszyński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Tomasz Ognisty, Solidarna Polska. Dzień dobry, witam Państwa. Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Poseł Witold Zębaczyński, Nowoczesna. Dzień dobry. I Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra rozwoju i technologii o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Lista jest długa, obejmuje zboża, cukier, susz paszowy, ale też owoce, warzywa i tak dalej, wina, nawet wołowinę, czegoż tam nie ma, jednym słowem można powiedzieć. Rozporządzenie jednym słowem wchodzi w życie. W życie też mają wejść te zasady pomocy polskim rolnikom ogłoszone przez rząd, czyli powszechny skup zboża z dopłatami przy minimalnej cenie 1400 zł, przedłużenie dopłat do nawozu w wysokości 500 zł, no i wzrost dopłat do paliwa rolniczego do 2 zł. Czy w Państwa ocenie, w Panów ocenie, bo w takim gronie się dzisiaj zebraliśmy, to kończy temat pod tytułem kryzys zbożowy w Polsce? Może zacząć? Poseł Zębaczyński. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy dużo mówili o pieniądzach, bo to wszystko przecież o nie tutaj chodzi, więc ja bym zaczął od takiego szybkiego, krótkiego apelu. Panie Kukiz, oddaj te 4-3 miliona złotych. Panie pośle, nie ma tutaj pana Kukiza, nie może panu odpowiedzieć. Wie pan co, ale nie musi mi odpowiadać, po prostu powinien oddać pieniądze, które dostał od Morawieckiego jako przelew noszący znamiona łapówki politycznej. Dzisiaj Opolszczyzna staje się taką stolicą na temat korupcji politycznej dzięki działaniom Solidarnej Polski i teraz z Kukiza. To jest wstyd dla Opolszczyzny. Mam nadzieję, że nie będą państwo na Kukiza głosować. A teraz co do zbóż. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś z państwa narozrabia, nie wiem, rozleje się mleko i potem udaje, że to nie on, a na końcu tego wszystkiego każe to posprzątać komu innemu. I tak właśnie jest ze zbożem. Rząd absolutnie nie opanował sytuacji. Krajowa Administracja Skarbowa na granicy polsko-ukraińskiej, ja znam tą granicę bardzo dobrze od początku wojny, po prostu nie prowadziła należytych badań, nie są w stanie określić, ile zboża i innych produktów rolnych de facto do Polski napłynęło. To spowodowało zdumpingowanie cen, postawiło w fatalnej sytuacji polskich plantatorów. I na koniec tego wszystkiego trzeba powiedzieć, że zastosowano typową dla tego rządu technikę. To znaczy, wczorajsze zapowiedzi Morawieckiego o tym, że zostaną skierowane do rolników dopłaty, oznaczają, że te pieniądze zostaną wyciągnięte z kieszeni przedsiębiorców, wyciągnięte z kieszeni tych wszystkich, którzy dzisiaj pracują na PKB Polski, tych wszystkich, którzy płacą te wysokie podatki i zostaną przekierowane do kieszeni rolników, czyli narozrabiał rząd, zawalił rząd, nie doprowadził, nie opanował importu zboża, nie był w stanie wprowadzić kaucji, druków ścisłego zarachowania i na końcu tego wszystkiego znalazł najprostsze typowe dla siebie rozwiązanie, czyli wyciąga pieniądze z kieszeni przedsiębiorców, z wszystkich osób płacących podatki w Polsce po to, żeby zrekompensować to, co sam zepsuł finansowo rolnikom. No to jest chory kraj. I co najistotniejsze, rozmawiałem z rolnikami z Opolszczyzny dzisiaj, nawet jeżeli chcieliby sprzedać to zboże, które gdzieś zalega, no to odbiór jest dziś na końcówkę maja, a płatność na lipiec. No więc umówmy się, w tej sytuacji, jak postawić sytuację polskiego rolnika w obliczu, że w krajach Europy Środkowej, ale tych bardziej na południe, żniwa będą wcześniej, problem znowu będzie narastał i rząd absolutnie zawiódł Polaków. I to, czym ja jestem osobiście rozczarowany, że przez blokadę polityczną na Opolszczyźnie rolnicy nie mogli protestować, dlatego że po prostu te protesty, na przykład tutaj przedstawiciela jednej z organizacji rolniczych, są obecne w zachodniopomorskim. Czy ja się pytam, czy tam są inni rolnicy niż u nas? Czytaliśmy o tym, że prawdopodobnie ze względu na to zwierzchnictwo polityczne Solidarnej Polski rolnikom zostało zabronione protestowanie. Dobrze. Na Opolszczyźnie, to jest skandal. To teraz dajmy się wypowiedzieć panu Tomaszowi Ognistemu, bo jak rozumiem, ta wypowiedź była adresowana do pana Ognistego jako przewodniczącego również Rolniczej Solidarności. No właśnie, czemu nie protestowałeś? Uznam tą wypowiedź pana posła za żart. Najlepszy chyba tego dnia, może zostanie żartem tygodnia. Jeśli ktoś zakazywał protestować, to na pewno nie nam. My prowadzimy, w przeciwieństwie do opozycji, do pana kolegów, prowadzimy cały czas merytoryczne rozmowy i spotkania. Nasze spotkania z naszymi sąsiadami z południa, Czechami, Słowacją, Rumunią, Węgrami, Rumunami w miejscowości Rakołuki na Lubelszczyźnie.
doprowadziły do tego, że wspólny sojusz wszystkich ministrów rolnictwa tych państw został sporządzony pismo, które zostało przekazane pani von der Leyen, bo szanowny panie pośle i szanowni państwo, problem zboża to nie jest problem Polski tylko, ale problem wszystkich państw przygranicznych. Zgoda. I możemy się uśmiechać, możemy robić różne zagrywki polityczne. Powiem tylko, jeśli pan, widzę, że zna się bardzo na rolnictwie i z rolnikami ma pan dużo lepiej wspólnego. Niż Kowalski się znam, się okazuje. No, słuchając wiem pana wypowiedzi, pszenicę. Słuchając pana wypowiedzi w Sejmie, jak pan krzyczał, że poseł Kowalski razem z Tomaszem Ognistym chcą zabrać ziemię, która należy do Topfarsu, no, wystarczy, nie no to przeczytać. Widać, że brak wiedzy u pana jest no, bardzo duży. Ale wracając do tematu. Proszę zauważyć, po tym naszym spotkaniu w ubiegłym tygodniu w Rakołukach, znaczy w tym tygodniu w Rakołukach dużych, wszystkie państwa, mamy tu na myśli Słowaków, Czechów, teraz słyszymy już Węgrów, wszystkie państwa wprowadzają zakaz. To jest spowodowane tymi rozmowami, ponieważ do tej pory w tych państwach nawet głośno nie mówiono o problemach, jeśli chodzi o import zboża. Jedynie tutaj w Rumunii bardzo mocno protestowano. A wracając do sytuacji, która dzisiaj jest na rynku zbóż. Niejednokrotnie rolnicy mówią, Tomek, zrobimy protest, zorganizujemy się. Drudzy rolnicy mówią, nie Tomek, absolutnie nie pojedziemy na ten protest, po drugiej stronie jest wojna, więc prowadzimy te rozmowy, czy to spotkania z wojewodami, czy z lekarzami weterynarii. Lekarz weterynarii ostatnio przekazał jakby powiedzmy listę firm, które tutaj w Opolszczyźnie sprowadziły zboże z Ukrainy, które nie chcą kupować dzisiaj zboża od rolników z Opolszczyzny, którzy wolą sprowadzać te zboże tańsze. Na co należy dzisiaj zwrócić uwagę, bo my mówimy dzisiaj o zbożu i o innych produktach. Ale proszę zobaczyć, jak to nawet wygląda w branży rolniczej. Protestują producenci zboża. Natomiast czy producenci, którzy hodują zwierzęta, protestują? Nie, bo to jest problem złożony. Drogie zboże, które było w ubiegłym roku na wiosnę, w żniwa, czy jeszcze wczesną jesienią, wcale nie było dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o hodowców. Drobiu, wieprzowiny, wołowiny. Ci wszyscy hodowcy, ja pamiętam na spotkaniach w Warszawie, w Ministerstwie Rolnictwa, w Sejmie, oni wręcz apelowali w czerwcu ubiegłego roku, panie ministrze, potrzebujemy tańszego zboża, bo inaczej nasze hodowle upadną. I ten ale w sklepach tego nie widzimy, przepraszam. Nie, w sklepach tego absolutnie nie widzimy, bo tutaj już pozostaje ten przemysł rolno-spożywczy, który kupuje, przetwarza i sprzedaje, więc tutaj pozostają te marże dalej na tym wysokim poziomie. I dzisiaj ten problem ze zbożem ukraińskim jest bardzo złożony. Ja niejednokrotnie rozmawiając z rolnikami, słyszę o tych problemach, widzę, co się dzieje. Teraz liczę, że po zmianie ministra rolnictwa nastąpią te zmiany, bo widzimy, że jest rozmowa już ze stroną ukraińską. Co jeszcze powiem? Te podpisane porozumienie, te podpisane kontyngent, jak to nazwijmy, zakazujący sprowadzania tych produktów z Ukrainy, które podpisał rozporządzenie pan Buda, no my żałujemy, że zostało ono podpisane tak późno. Bo o tym mowa już była w styczniu, więc zastanawiamy się, dlaczego jako Solidarność, jako rolnicy, dlaczego to nie zostało podpisane już w styczniu. To może teraz pan Krzywoń z PSL-u. Jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie? Tak jak tutaj pan mówił, gospodarka jest systemem naczyń połączonych i dla jednych te droższe zboże było problemem, dla innych nie. Natomiast dzisiaj sytuacja rolników jest no, tragiczna. Opowiadał nam to europoseł Krzysztof Hetman, kiedy był z wizytą w Opolu, że wręcz niektórzy rolnicy no, zastanawiają się po prostu, jak dalej żyć, bo są podstawieni pod ścianą. Dzisiaj są pomysły, jak to zrobić i także słychać to ze strony rządu. Przede wszystkim trzeba te zboże wyeksportować. No to jest podstawa. Takie było założenie, że otwieramy granice na zboże z Ukrainy po to, aby je wyeksportować do krajów trzeciego świata. Natomiast miesiące mijały. Myśmy zwracali uwagę, że może być za chwilę wielki problem od miesięcy. Od 9 miesięcy w sejmowej zamrażarce leży ustawa o ochronie rolnictwa, którą żeśmy złożyli.
No i nic. I dzisiaj budzimy się, że tak powiem, z ręką w nocniku i trzeba coś na szybko robić. To jest ewidentnie brak odpowiedzialności ze strony rządu, ponieważ to rząd ma wszystkie inspekcje, straże, które powinny dopilnować tego, powinny zorganizować logistycznie przede wszystkim transport tego zboża, właśnie plombowanie, kaucja na zboże i przede wszystkim przeładunek w portach. No ale do, nie wiem, teraz już mówi się, że zboże będzie miało priorytet przeładunkowy, natomiast jeszcze w marcu ten priorytet miał węgiel. Ściągamy i ściągaliśmy węgiel na masę, a dzisiaj gminy mają kłopot ze sprzedażą tego węgla. Mamy nadmiar węgla. Mamy informacje od rolników z Pomorza, że na polach rolnicy składują węgiel, którego jest nadmiar, dostają za to pieniążki, tak? I zamiast siać pole, to oni trzymają węgiel, którego jest w nadmiarze. Okoliczni włodarze gmin protestują, bo ten węgiel podsycha, pył węglowy nawiewa na plaży. Oni się zastanawiają, jak my mamy przyjąć turystów w sezonie, kiedy mamy takie kłopoty. Tak więc mamy wszystko postawione na głowie i no, dzisiaj trzeba to odkręcać. I to trzeba odkręcać naraz. Nie da się tego zrobić bez współpracy z Unią Europejską. No to sobie powiedzmy, można wprowadzać embargo na wóz różnych, no jest ten katalog bardzo rozbudowany, natomiast bez porozumienia z Unią wszystkich państw Unii ten zakaz może być obchodzony. Jeżeli przedsiębiorca z Niemiec na to chce sobie kupić zboże z Ukrainy, to nie kupi, bo ma do tego prawo, bo mu Unia tego nie zabrania, tak? Więc tu trzeba się najpierw porozumieć. Ja się dziwię, no bo znów mamy komisarza Wojciechowskiego z PiS. Przyjeżdża minister rolnictwa z PiS i oni się nie mogą dogadać. To jest jakieś kuriozum. Można to wszystko załatwić, tylko trzeba chcieć, trzeba mieć też odpowiednie, bym to powiedział, nastawienie do Unii. Tak? Jeżeli my tu w kraju szczujemy na Unię, jeżeli mówi się, że Unia to szmata, za przeproszeniem, to no, jakie też jest nastawienie po drugiej stronie, w Komisji Europejskiej? Co na to Wojciech Komarzyński? Szanowni Państwo, no, krytykować jest niezwykle łatwo, jeżeli nie odpowiada się i tutaj nie ma wpływu na te wszystkie procesy, które zachodzą, a sytuacja jest no, niezwykle trudna i chyba każdy uczciwie oceniając sytuację ma tego świadomość i to przyzna. No, Rosja zablokowała porty, była kwestia poszukiwania rozwiązań. No, jedynym rozwiązaniem było właśnie otwarcie tutaj strefy Unii Europejskiej dla produktów rolnych z Ukrainy. I taką decyzję podjęła Unia Europejska, to wyraźnie trzeba podkreślić. Idea była oczywiście słuszna. Natomiast jak to wygląda w praktyce? No, największe skutki tej decyzji ponoszą oczywiście państwa frontowe. No, niestety negatywne skutki i tutaj żadnej solidarności absolutnie Unia nie wykazuje w tym zakresie, ponieważ powinniśmy wspólnie ponosić ciężar tej chęci pomocy oczywiście Ukrainie, ale tych negatywnych właśnie skutków nieprzewidzianych, bo przecież nikt nie zamierzał tego, aby tutaj to zboże zapełniło magazyny, a wiadomo, no wielu miało podejście biznesowe i też chciałbym wiedzieć, ilu na przykład prominentnych polityków PSL-u, tak, spółki z nimi związane właśnie to zboże wykorzystywało, ale to jest temat na najbliższą przyszłość. I teraz kwestia następująca. Rząd Prawa i Sprawiedliwości charakteryzuje się tym, to jest jego domena, że w każdej takiej sytuacji kryzysowej oferuje konkretne rozwiązania. Wczoraj takie rozwiązania zostały zaprezentowane i tutaj na pewno rolnicy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Natomiast chciałbym przypomnieć, i to naprawdę musi wybrzmieć, i rolnicy muszą o tym pamiętać, jakie rozwiązania, jakie propozycje dla rolników miało choćby właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, rząd PO-PSL, kiedy rządzili, kiedy był kryzys. Pan Sawicki nazywał rolników, którzy sobie nie poradzili ze sprzedażą owoców miękkich, frajerami. Szanowni Państwo, tak minister określił rolników, tak obrażał rolników, że on szanuje biznesmenów, natomiast jeśli frajerzy nie sprzedali, tak
określił, no to jest ich problem. No takie rozwiązania miałoby. No, dzisiaj, gdyby minister wyszedł i takie słowa powiedział, przecież byłoby trzęsienie politycznej ziemi. Wówczas takie słowa, takie sytuacje przychodziły. No oczywiście sprzyjające media w odpowiedni sposób to zreferowały i był spokój. Natomiast dzisiaj rząd naprawdę z wielką troską podchodzi do problemu. Problemu, powtarzam, niezawinionego, bo nikt nie zamierzał tutaj zaszkodzić polskiemu rolnikowi, ani strona ukraińska, ani tutaj rząd polski, przecież to jest oczywiste, ani zakładam Unia Europejska. Natomiast większej solidarności oczekiwałbym, aby wszystkie państwa ten ciężar poniosły, bo pomagać trzeba, otwarcie granic było potrzebne. Natomiast dzisiaj wobec tego, tej sytuacji, jaka ma miejsce, że tylko i wyłącznie ciężar spadł na Polskę i tutaj jeszcze przylegające państwa, no to te rozwiązania, zamknięcie tych granic dla produktów rolnych było bardzo potrzebne i dobrze się stało, też z taką wielką wyrozumiałością ze strony ukraińskiej to zostało przyjęte. No i oczywiście dopłaty, tutaj skupy interwencyjne, to będzie realizowane. No ja tylko dodam, że jutro ma być spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy, więc... Bo się porozumienie. No właśnie. Bo ile będzie? O ile no będzie. Właśnie, bo czy rzeczywiście jest szansa na to, panie pośle, poseł Ryszard Galla, że to rozporządzenie plus porozumienie pomiędzy ministrami zamknie temat? Znaczy, wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim powiedzmy sobie uczciwie, to rozporządzenie jest niezgodne z prawem, bo wchodzi w kompetencje, no, jednak, które są po stronie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Ja chciałbym tutaj jedną rzecz jeszcze wyjaśnić, bo mój przedmówca tak mówił, to Unia podjęła, to myśmy my jesteśmy członkiem Unii, czyli wspólnie podejmowaliśmy tę decyzję o otwarciu rynku. Ale to nie usprawiedliwia rządu, że przez paręnaście miesięcy nic nie robi. Dzisiaj to rozporządzenie, te wszystkie inicjatywy, które się pojawiają, to jest panika. Panika, ponieważ w pewnym momencie rząd, minister rolnictwa zorientował się, że coś jest nie tak, że mamy w tej chwili nadwyżkę zbóż, mówimy o zbożach, bo tutaj kolega już wspominał także o innych produktach, a wykaz towarów, prawda, które mają być objęte zakazem wpuszczania do Polski, jest większy, więc tutaj za chwilę nam mogą wyskoczyć jeszcze inne protesty, oby ich nie było. Ale generalnie no to jest bardzo poważny problem i w moim przekonaniu chyba troszeczkę tutaj tej świadomości, bądź też kompletnej niewiedzy po stronie szczególnie Ministerstwa Rolnictwa się pojawia. Ja muszę powiedzieć, że w tym tygodniu, będąc w Warszawie, mieliśmy posiedzenie Sejmu, także rozmawiałem, oczywiście nie oficjalnie, z członkami Zjednoczonej Prawicy, którzy sami krytykują brak decyzji ze strony szczególnie ministra rolnictwa. Stąd być może ta wymiana ministra. A, wie pan, wymiana, ale tak naprawdę jeśli ktoś chciałby postawić fachowców, to myślę, że w gronie nawet Zjednoczonej Prawicy są fachowcy, którzy w tej chwili krytykują brak decyzji i te decyzje, które w tej chwili się pojawiają. Więc warto by było, żeby jednak oni gdzieś tam razem usiedli i zastanowili się nad tym, jak podejść do problemu? Bo proszę mi wierzyć, nie wierzę w to, że zboża, które przekraczały granice w Polski, nie miały określonego miejsca docelowego dotarcia tego zboża. No przecież to tak nie jest. No co, ktoś se wjeżdża do Polski, no zobaczę, pojadę w prawo, pojadę w lewo. No miał być tranzyt, no, jak rozumiem. To jest raz. Dwa. Badania. Przecież mamy w tej chwili przepisy unijne, które mówią, że towary, które nie spełniają danych tam warunków czy parametrów, nie mogą być wpuszczane. Gdzie te służby? Gdzie my mamy służby, które za to są odpowiedzialne? I stąd ja uważam, że to jest wielka panika w tej chwili. No i oby się to dobrze skończyło. Ja mam takie pytanie, mogę to pytać, panie pośle. Co pan powiedział o niezgodne z prawem? Które zarządzenie jest niezgodne? Czy te porozumienie niezgodne z prawem? Co pan miał na myśli? O zakazie wpuszczania produktu. To jest też kwestia podstawowa, wydaje mi się. Wie pan, dzisiaj proszę pana, przedstawiciel prezydenta Dudy sam powiedział, że tutaj jest problematyczne to rozporządzenie. Dobrze. Wchodzi się w kompetencje. Wchodzi się w kompetencje. Właśnie, że jest bezprawne, tak, ale z drugiej, że kiedy rząd nie podejmował, nic nie wprowadzał, no to bardzo źle uczynił. Dzisiaj
Myślę, że tutaj to jest element ważny. Myślę, że on będzie takim też i elementem uzgodnienia raz bilateralnie z Ukrainą, ale przede wszystkim decyzja musi być po stronie Komisji Europejskiej. To przepraszam, pan ja jeśli... przyznaje, że nie było narzędzi to, właśnie. Nie, ale to jest ważne. Ale pan jest pewien, że to jest łamanie prawa? Znaczy ja uważam, że tu jest jakby wchodzenie w kompetencje Komisji Europejskiej. To ja przepraszam, mogę zdanie? Kto odpowiada za politykę? Oczywiście. Ale przepraszam, to ja właśnie chciałem usłyszeć to, co posłuchałem pana wypowiedzi. Szanowni państwo, pan jest posłem, tak? Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja Europejska, ja tak przypomnę, bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę, że po wybuchu wojny Komisja Europejska w czerwcu ubiegłego roku, nie pytając ani Polski, Czech, Węgier, Słowacji, nikogokolwiek z tych państw, zniosła cło na produkty z Ukrainy. I to było zgodne z prawem, bo my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i to jest zgodne z prawem, że pani von der Leyen, Komisja Europejska ściąga sobie cło, nie pyta nikogo. Po pół roku widzimy, że mamy wszystkie państwa przygraniczne mają ogromny z tym problem. Próbujemy, interweniujemy u pani von der Leyen. Ja przypomnę tylko, 30 stycznia pan Henryk Kowalczyk zrobił spotkanie 9 ministrów rolnictwa tych państw tutaj środkowej Europy w Brukseli, po czym, gdzie został złożony wniosek i 5 dni po tym spotkaniu 30 stycznia w Brukseli pani von der Leyen udała się na Ukrainę z informacją, że przedłuża cło o kolejny rok. I ktoś, dobrze, poseł Zembaczyński prosił głos. No więc ja czegoś nie rozumiem. No czas, żebyśmy to poukładali. Ale nie, panie pośle, dlatego ja chciałem ściślić. No to przepraszam, z jednej strony Unia Europejska znosi cło, nie pyta nas o zdanie. Z drugiej strony, jeśli my chcemy sobie ten rynek poukładać na swój sposób, bo komisja nie chce nas wysłuchać, no to łamiemy prawo. No dobrze, to teraz poseł Zembaczyński. Drodzy państwo, trzeba to naprawdę usystematyzować. Wygląda na sytuację. Specjalista od rolnictwa. Tak, dokładnie. Trzeba powiedzieć sobie wprost. Winę za obecną sytuację ponosi pisowski komisarz, europejski komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski, który odpowiedział już, brak importu równa się brak eksportu. I powinniście powiedzieć wprost, czas na działanie był wtedy, kiedy solidarnie wszystkie państwa Unii Europejskiej podejmowały decyzje, a wasz komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski nie robił nic. Ale dlatego nie robił nic, ponieważ nie było też woli politycznej z Ministerstwa Rolnictwa, żeby robić cokolwiek. Bo kiedy wiceministrem rolnictwa jest Janusz Kowalski, który po prostu zawiódł rolników, to nie można oczekiwać jakichkolwiek konstruktywnych decyzji. I trzeba powiedzieć, że wokół całej afery zbożowej, po pierwsze, oszukaliście rolników poprzez to, że wasz komisarz do spraw rolnictwa nie zrobił niczego. Zawiedliście Kijów właśnie poprzez ostatnie zapowiedzi i totalnie konfliktujecie się w dodatku z Unią Europejską, która jest jedyną organizacją, która może to rozwiązać. A po środku tego wszystkiego jest polski konsument, którego straszyliście, że będzie zmuszony jeść robaki zamiast kotletów schabowych, a de facto je dzisiaj najprawdopodobniej chleb z robaczywego zboża, zrobiony na wodzie z zatrutej Odry i z domieszką soli drogowej, bo tak wygląda po prostu życie konsumenta za czasów PiS. Pan Pospieszyński jeszcze nie zabierał głosu, proszę bardzo. Mógł się włączyć w dyskusję w końcu. Szanowni państwo, no niestety te działania rządu na chwilę obecną nie rozwiążą tego problemu tak naprawdę, bo wszystko wskazuje na to, że nie ma pomysłu, jak tego ukraińskiego zboża pozbyć się z silosów, które zalega jeszcze też na bocznicach w pociągach, jak go wyeksportować do krajów Afryki, gdzie miało docelowo trafić. Ja pamiętam, jak Unia Europejska i polski rząd zgadzał się na wwóz zboża ukraińskiego do Polski, ale była cały czas informacja rządu, że to zboże trafi właśnie do tych krajów potrzebujących, tam gdzie miał docelowo trafić, czyli do krajów afrykańskich, gdzie panuje głód. Miał być wprowadzony system kaucyjny, że jakiś przedsiębiorca wwożący to zboże na terytorium Polski miał wpłacić pewną sumę pieniędzy i dopiero po wywozie z Polski, jeśli ilość zgadzała się i miał tą kaucję zostać zwrócony. Tego nie wprowadzono. Donald Tusk już w zeszłym roku w czerwcu informował opinię publiczną, że jest problem ze zbożem, że zalega, że jest bez kontroli. To co usłyszał od przedstawicieli prawicy? Że sieje ruską propagandę, że działa na korzyść Putina. Co się okazało kilka miesięcy temu? Że miał rację. Nikt go nie słuchał. Polski rząd udawał, że problemu nie ma. Dalej uważa, że problemu nie ma, że to nie jest jego problem, tylko Unii Europejskiej, co nie jest prawdą. Bo to, że
Unia Europejska pozwoliła na wwóz produktów rolnych z Ukrainy, to jest decyzja Unii, ale to, jak to jest wprowadzane już na terytorium Polski, jak jest dystrybuowane, to jest kompetencja polskiego rządu. I to polski rząd ma wszystkie narzędzia do tego, tego pilnowania, zaplombowania tych transportów, odpowiednie oznaczenia, zobaczenia, gdzie ono się znajduje. Na chwilę obecną mamy informację, że prawdopodobnie jest około 4 miliony ton zboża wwiezione na terytorium Polski, ale gdzie ono się znajduje, tego nikt nie wie. 4 albo 20. Wiedzą o tym wszystkie organizacje. Panie pośle Zembaczyński, ja mogę się odnieść, bo ja tak widzę, że pan Janusz Kowalski to jest pana ulubieniec. Ja życzę panu, żeby pan miał takie sukcesy, jak ma twarz oszustwa polskich rolników. Naprawdę to według pana tak to wygląda. Pan pytał mi o protesty na Opolszczyźnie, ktoś komuś zabroniał. To ja panu tak powiem, bo pan na pewno nie ma takiej wiedzy, jakie są jeszcze organizacje rolnicze tutaj na Opolszczyźnie. Mamy Opolski Związek Rewizyjny RSP, mamy Związek Śląskich Rolników, mamy Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Rybacką Lokalną Grupę Działania Opolszczyzna, tam również jest na pewno konsumowane zboże, jeśli chodzi o rybki. Mamy oczywiście Izbę Rolniczą Nic Nie Mogącą z mocy ustawy, o Polski Związek Producentów Rolnych. No to jak pan Izba wymienił, Rolnicza nic nie może, wyrządzicie do to, co ale to przepraszam, ale no to właśnie pana wiedza właśnie jest bliska zeru albo całkowicie zero. W całej Polsce rolnicy z pana organizacji protestują, tylko nie na Opolszczyźnie, bo pan ma polityczną czapę na tym Solidarnej Polski. My ile mamy organizacji rolniczych? Jakoś ja tych organizacji nie słyszałem. Działam również w Izbie Rolniczej, jakby pan nie wiedział. Tak jak pan krzyczał w Sejmie, że Tomasz Ognisty zasiada w Radzie Społecznej KOWR-u i teraz on będzie dzielił tą ziemią, będzie trafiać do jego kolegów. Pan się przyznaje, to jest totalną głupotą, totalnym kłamstwem. Jak słyszę, gdy państwa, poseł Rzeczpospolitej w Sejmie proszę wypowiada panu, kończymy takie głupoty, ten wątek, to pan powinien... Bo już zeszliśmy bardzo daleko od głównego tematu. Czas na drugi temat. Tutaj właściwie jest kilka powiązanych ze sobą wątków. Z jednej strony wizyta premiera Morawieckiego w Waszyngtonie, gdzie podkreślał potrzebę ścisłej współpracy Ameryki i Europy. Niejako w kontrze do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta Francji, czyli Emmanuela Macrona, który mówił, że Europa powinna zadbać o większą autonomię, również w odniesieniu do relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Z drugiej strony mieliśmy w tym tygodniu wystąpienie polskiego ministra spraw zagranicznych, który przedstawił główne kierunki polskiej polityki zagranicznej i mieliśmy też w związku z tym wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy wnioskowali o odrzucenie tej informacji. Jednym słowem wracają znowu te trochę demony europejskie, które już przed chwilą też się pojawiły, czyli kwestia relacji Polski z Unią Europejską. Czy warto się konfliktować z prezydentem Francji? Czy warto zabiegać o większą autonomię od Stanów Zjednoczonych, będąc równocześnie uzbrajanym przez te same Stany Zjednoczone? Jakie jest panu zdanie na ten temat? No, premier Morawiecki to jest największy obrotowy polskiej polityki. Nie tylko dlatego, że wcześniej doradzał Donaldowi Tuskowi, a dzisiaj udaje, że go nie zna, tylko również dlatego, że najpierw spijał śmietankę Trumpowi z ust, a pomyślcie państwo, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby Trump wygrał wybory w USA, po czym szybciutko się przekonwertował na administrację Joe Bidena. No, zresztą to była słuszna decyzja. No niestety to expose, które tutaj z posłem Ryszardem Gallą mieliśmy okazję wysłuchać w Sejmie, było kompletnie odrealnione od bieżącej polityki rządu. To znaczy na przykład w wystąpieniu pana ministra Raua nie pojawiła się żadna informacja, ani żaden stosunek jego zamierzeń do polityki wobec rejonu Indo-Pacyfiku, mam na myśli tutaj Tajwan. To jest bardzo niekonsekwentne, kiedy z jednej strony premier Morawiecki próbuje dążyć do wewnętrznego konfliktu wewnątrz Unii, będąc już kompletnie osamotniony po tym, jak Orban pozostawił PiS, a nie odnosi się do kwestii tajwańskich, stawiając właśnie, czy przedkładając relacje ze Stanami Zjednoczonymi ponad wewnętrzne relacje z Unią, więc no ja muszę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o te dwie polityki, to rzeczywiście relacje te transatlantyckie ze Stanami to są relacje, a to, co jest w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to są relacje wewnętrzne. To już nie jest polityka o tyle zagraniczna, co takie relacje bardziej wewnętrzne unijne i tutaj absolutnie nie widać żadnego pomysłu. To jest w ogóle skandal, że szef polskiego MSZ-u tak krytycznie się wypowiadał i tyle uwagi poświęcił rzeczom nieistotnym, między innymi w odpowiedzi do tego, co rzeczywiście ujął w swoich wywiadach prezydent Macron. Ja uważam, że Macron facto się myli, bo jeżeli byśmy postawili na wadze, ile Francja zrobiła i jak bardzo się zaangażowała na rzecz wygrania wojny przez Ukrainę, co leży w naszym żywotnym polskim interesie bezpieczeństwa, a po drugiej stronie wysiłek Stanów Zjednoczonych, no to odpowiedź jest prosta. Tak, rzeczywiście Stany Zjednoczone
zrobiły więcej i to marzenie Macrona o tym, że to jakakolwiek forma tej organizacji europejskiej będzie tym żandarmem nowym, czy jak gdyby równoległym żandarmem świata obok Chin i Stanów Zjednoczonych, na razie jest niemożliwa. My musimy się skupić na tym również, żeby budować dobre relacje wewnątrz Unii i tego rząd obecny nie potrafi robić, no czego ilustracją jest brak pieniędzy z KPO, ciągłe kary, drożyzna i po prostu PiS musi odejść. Ale z drugiej strony ten sam minister Rau mówił, że dowodem skuteczności rządu w relacjach z Unią jest doprowadzenie do usunięcia dyrektywy o przymusowej relokacji uchodźców. No, już trochę sprawa trochę zapomniana, ale jednak... To już było na potrzeby polityki. To był taki motor kampanii PiS-u, żeby straszyć uchodźcami. Dzisiaj w Polsce mamy kilka milionów uchodźców z Ukrainy i nic wielkiego się nie dzieje. Znaczy, ja generalnie uważam, że tutaj relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy w tym obszarze takim transatlantyckim, są bardzo ważne. Widzimy to szczególnie teraz, kiedy rzeczywiście jesteśmy, Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, a my jesteśmy tym pierwszym sąsiadem, który wspiera Ukrainę w tym, żeby ta wojna była w końcu wygrana przez Ukrainę i o to chyba nam wszystkim zależy. I to jest bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście uważam, że powinniśmy jako Polska bardziej przyłożyć się do polityki wewnątrzunijnej. Wewnątrzunijnej. Pan redaktor podaje tutaj jeden przykład pewnego skutecznego działania. A ja po raz kolejny powtarzam, my jesteśmy państwem członkowskim, czyli jeśli tam zapadają decyzje, to także przy udziale naszym. I jeśli mamy kształtować przyszłość Unii Europejskiej, to także przy udziale naszym. Przed laty siedzieliśmy przy tym pierwszym stoliku. Dzisiaj nie wiem, na karnym jeżu. Nie wiem, który stolik. Więc jeszcze raz powtórzę. Jeśli chcemy być, mieć znaczącą pozycję jako Polacy w polityce światowej, to musimy dbać o mocną, silną Unię Europejską. Pan Komarzyński, no można powiedzieć, bo do tanga trzeba dwojga, prawda, jeżeli chodzi o te relacje polsko-unijne. Szanowni Państwo, zanim o relacjach polsko-unijnych, tutaj wizyta pana premiera Mateusza Morawieckiego w USA, no to zaprzecza takiej retoryce fałszywej, kłamliwej, jakoby Polska była izolowana. Wręcz odwrotnie, Polska staje się tym najbardziej wiarygodnym, strategicznym partnerem w Europie Środkowo-Wschodniej tutaj dla Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone, to się potwierdza, że ten sojusz jest najbardziej stabilny i najbardziej taki wiarygodny, najbezpieczniejszy dla Polski i dobrze, że on się pogłębia. Taka niestabilna z kolei postawa Francji czy tutaj Niemiec. No ja też bym nie przeceniał, bo rządy się zmieniają i we Włoszech tutaj mamy już dzisiaj zupełnie inną sytuację. Więc relacje z Unią to są relacje jakby wszystkich państw wchodzących w skład tej organizacji. I jeżeli któreś rządy dzisiaj mają jakby zupełnie inny pogląd na pewne kwestie, to nie znaczy, że to będzie trwało w nieskończoność i na pewno będzie zupełnie inny kształt Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tutaj kwestie podejścia polskiego rządu do tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie kwestia zbrojenia i bezpieczeństwa z tego wynikającego, no bardzo dobry kierunek, on na skutek tej wizyty na pewno się pogłębi, aby nikomu nigdy nie przyszło do głowy, że Polskę można zaatakować, więc tutaj zostały te kwestie podtrzymane bardzo mocno. I w Unii Europejskiej też uważam, że no, ta fałszywa narracja opozycji o tym, że jesteśmy izolowani, no też się nie potwierdza, bo Polska wyrasta na miano lidera tak naprawdę za sprawą działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. No ale nie ma też co kryć, że jest rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no i po której stronie trzeba się będzie opowiedzieć. Ale Macron mówi, że bardziej po stronie Chin, albo trzymać się po środku, czy się da. No, pan Pospieszyński. Tak. Ważna jest silna pozycja Polski w Unii Europejskiej i to też się przełoży potem na lepszą pozycję Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Bo jeśli Amerykanie będą widzieć, że Polska gra pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej i
ogniskuje wokół siebie dyskusję i także pozostałe kraje, to wtedy Amerykanie będą Polaków jeszcze lepiej postrzegać. I tak dobrze to nas postrzegają dzięki właśnie pomocy Ukrainie. I to też przyniesie owoce. A odnośnie konfliktu i relacji z Chinami i konfliktu na Tajwanie, no to tutaj Polska, wydaje mi się, że Polska nie powinna sama podejmować decyzji, jak się do tego stosunkować, tylko to powinna być wspólna decyzja całej Unii Europejskiej. Jak cała Unia Europejska do tego tematu podejdzie i powinna iść w stronę tutaj zacieśnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to Stany Zjednoczone są członkiem NATO, gdzie wszystkie kraje europejskie są członkami NATO, to tutaj mamy ten sojusz militarny. Gospodarczo też nam jest bliżej do Stanów Zjednoczonych niż do Chin. I powinniśmy ze Stanami tutaj jak najbardziej współpracować i też w tych sprawach właśnie konfliktu, czy tam relacji z Chinami. Tutaj wyjazd prezydenta Francji Emmanuela Macrona do Chin, no Wyrwał się przez szereg, bo jechał przecież, pamiętajmy, że on pojechał razem z Ursulą von der Leyen na to spotkanie. No i tak naprawdę na miejscu odłączył się od przewodniczącej Komisji Europejskiej. No właśnie, bo media później podkreślały, że tworzył swoją własną narrację, więc to pokazuje troszeczkę, trochę źle potraktowano panią. Nie ma tutaj mowy jakiejś Unii, tak? Solidarności. Niestety tutaj pan Macron się troszeczkę wyrwał przez szereg. Jego kłopoty wewnętrzne chyba trochę chciał je przykryć udaną wizytą zagraniczną. No to nie o to chodzi. Ważne, żeby właśnie wszystkie kraje europejskie razem z Komisją Europejską mówiły jednym głosem w tym temacie, a nie, że Polska będzie trzymać stronę Stanów Zjednoczonych, Francja będzie trzymać stronę Chińczyków, a Niemcy będą stali obok i patrzyli się, że oni nie biorą w tym konflikcie udziału. No to tak będzie Unia Europejska rozgrywana przez pozostałe mocarstwa i nigdy nie będziemy mogli w stanie dorównać tym największym. Słabiano. A w tle jest jeszcze ekspansja gospodarcza Chin, nie zapominajmy oczywiście. Czy to jest dobry inwestor, pan Tomasz Ognisty? Ja zanim odpowiem na to pytanie... W kwestii rolnictwa, tak, przecież zanim odpowiem na to pytanie, wrócę jeszcze do tej wcześniejszej dyskusji, do tych postulatów, które pan tego pakietu dla rolnictwa, które wczoraj odczytał, przedstawił premier. Powiem tylko krótko, właśnie jeśli mówimy o tych naszych postulatach po spotkaniu z rządem, z ministrami wszystkich organizacji, kiedy spotykaliśmy się w Warszawie, w ministerstwie czy w KPRM-ie. Właśnie tak, ten postulat dotyczący paliwa. Myśmy wnioskowali jako Solidarność o 2,50, żeby zmniejszyć te nakłady. No otrzymaliśmy zapowiedź 2 zł. Myślę, że to jest też dobry argument, ale chciałem powiedzieć tutaj wszystkim studio i słuchaczom, skąd ten argument, jeśli chodzi o te paliwo rolnicze, skąd on się wziął i kto był pomysłodawcą. A wracając tutaj... 59 sekund minęło. Proszę nie przeszkadzać troszkę kultury, chociaż wiem, że panie Tomasz, ale proszę wracając do tego, co robi Macron. Więc jeśli obserwujemy to, co robi Macron, przepraszam, przetrzymałem się. Jeśli mówimy o tych sprawach tutaj w Europie naszych, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, im Polska będzie silniejsza, tym będzie miała mocniejszą pozycję w świecie, tak? Więc od kilku lat widzimy budowanie silnego państwa polskiego, czy to poprzez zbrajanie, przywracanie wojska i tak dalej. Jesteśmy, jeśli mówimy o konflikcie w Ukrainie, tak? Kto był pierwszy? Kto mobilizował całą Europę, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie? No przepraszam. Można się odnieść do kwestii polityki międzynarodowej. Ale proszę dać mi powiedzieć, nie przeszkadzałem państwu. Więc jeśli dzisiaj widzimy, że tym naszym głównym sojusznikiem w pomocy Ukrainie są tutaj Stany Zjednoczone i te całe zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sprzęt, chodzi o to wszystko, co my dzisiaj w Polsce posiadamy, no tak jak powiedzieli poprzednicy, nie może być tak, że jeden przywódca Europy rozpoczyna rozmowy z Chinami, nie konsultując tego z całą resztą, tak? No ja rozumiem, że Niemcy, Francja duże swoje interesy, bo to trzeba powiedzieć, tak? Przenieśli właśnie do Chin.
i im na tym bardzo mocno by zależało, żeby te stosunki z Chinami może były dużo, dużo lepsze, bo nie chcę o tym teraz mówić, ale właśnie to powoduje, że to jest skutkiem tych takich rozmów, że ich główne interesy, główne produkcje zostały przeniesione do Chin. Te towary tutaj do Europy z powrotem wracają. Więc nie dziwi mnie to zachowanie prezydenta Francji, że właśnie w ten sposób mówi o Chinach. Pan Krzywoń jeszcze. Powiem tak. Mamy dwie płaszczyzny w polityce międzynarodowej. Chodzi o relacje Polski w Unii Europejskiej. Ja już tu mówiłem kiedyś w tym studiu, że w odpowiedzi Polski i Polaków na ten kryzys w Ukrainie, notowania Polski na arenie międzynarodowej niewątpliwie poszły do góry. To zostało zauważone przez prasę ogólnoświatową. Natomiast my powinniśmy wykorzystywać tą postawę, jaką mieliśmy w stosunku do Ukrainy, po to, aby polepszyć nasze relacje wewnętrzne w Unii Europejskiej. Żeby nie stać w kącie właśnie, tylko żeby, będąc tu na tym polu podbudowanymi, wzmacniać swoją pozycję w Unii Europejskiej, a ona z kolei oddzięczy nam się wzmacnianiem pozycji w relacji do Stanów Zjednoczonych, tak? Stany Zjednoczone są i będą tutaj tym elementem odstraszającym zapędy Rosjan. I póki co Unia Europejska nie ma zdolności militarnych, aby odeprzeć ewentualny atak na któreś z państw członkowskich. No powiedzmy sobie szczerze, i my jako Polska, jako duży kraj w centrum Europy, mamy prawo budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak prezydent Macron miał prawo jechać do Chin i rozmawiać z prezydentem Xi Jinping. Natomiast musimy też zwrócić uwagę na to, w jakim żeśmy się znaleźli momencie historii. Można powiedzieć, że mamy drugą zimną wojnę. I takie wypowiedzi, bo on to powiedział w kontekście konfliktu chińsko-tajwańskiego, aby nie angażowała się Unia w spór amerykańsko-chiński. No ale pytanie, czy to jest tylko spór amerykańsko-chiński, czy to jest tylko, że z drugiej strony prezydent Biden mógłby w tej chwili też powiedzieć, wojna na Ukrainie to jest wojna pomiędzy Unią a Rosją o wpływy na Ukrainie. Czemu ja mam się tam angażować? Dzisiaj mamy dwa bloki. Demokratyczny, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia i ten blok Azji Centralnej, Rosja, Chiny. I czy chcemy, czy nie, tak dzisiaj wygląda na świecie geopolityka. I my musimy się do tego w jakiś sposób ustosunkować. Jedno zdanie jeszcze, drodzy Państwo, ja widzę wielkie zaniedbanie, to znaczy nie dość, że za polityką zagraniczną PiSu nie stoi żadna myśl, to jeszcze oni w ogóle nie robią podstawowej swojej roboty, jaką było zaproponowanie nowego traktatu polsko-ukraińskiego. Był prezydent Zełenski w Polsce, w międzyczasie oczywiście serdecznie podziękował, do czego się przyłączam, całemu społeczeństwu za pomoc wokół uchodźców wojennych i tak dalej. Niewątpliwie jesteśmy imperium humanitarnym i mieliśmy do czynienia z powstaniem humanitarnym, ale rola Polski nie może w ujęciu polityki rządu ograniczać się tylko do bycia hubem. To znaczy, ja się spodziewałem, że po tej wizycie prezydenta Załońskiego, bądź w trakcie jej trwania, ewentualnie potem w ekspoze ministra spraw zagranicznych, dowiemy się o tym, jaki jest zarys nowego traktatu polsko-ukraińskiego. To znaczy, ja nie chcę, żeby Polska była tylko hubem, centrum logistycznym. Ja chcę, żeby polskie firmy odbudowały Ukrainę po wojnie. Dlaczego nie podpisano żadnych umów z wiodącymi polskimi firmami z branży budowlanej, drogowej i tak dalej? Macron właśnie to zrobił. Prezydent Załański podpisuje umowy na odbudowę Ukrainy z korporacjami nawet. Ale Polacy są jak gdyby do tego zobowiązani, żeby w tej odbudowie uczestniczyć, żeby nasze firmy, nasi przedsiębiorcy z tego skorzystały. I tutaj nie dzieje się nic, więc Morawiecki potrafi tylko wybrać się do Stanów Zjednoczonych, zrobić zakupy zbrojeniowe, które dojadą nie wiadomo kiedy, są robione na gigantyczny kredyt poprzez papiery dłużne. Owszem, trzeba się zbroić, ale nie zapominajmy, że kiedy doszłoby do takiego czarnego scenariusza wojennego, to takie rakiety do HIMARS-ów muszą przepłynąć Atlantyk z USA, żeby dotrzeć do Polski. Więc ja się pytam Morawieckiego, czy oprócz kupowania luf może zapewnić, że będą do nich również naboje. I to naboje, czy rakiety, czy artyleria, czy cokolwiek, pociski produkowane tutaj w Polsce, bo tego po prostu nie widzę. Kończymy, proszę Państwa, dzisiejszy program.
Bardzo panom dziękuję za obecność. Poseł Ryszard Galla, Mniejszość Niemiecka. Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński, Platforma Obywatelska. Dziękuję, udanej niedzieli. Tomasz Ognisty, Solidarna Polska. Dziękuję, udanej niedzieli życzę. Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, dobrego obiadu. Poseł Witold Zembaczyński, Nowoczesna. Dobrego dnia. I Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Przy okazji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cała rozmowa na radio.opole.pl.